Cześć, dzisiaj Region Fakty, gości Wałbrzychu i pytamy mieszkańców miasta, czy ich zdanie minister Zalewska powinna zostać na stanowisku, czy powinna zostać zdymisjonowana? Nie wiem, ale prawdopodobnie odwołana. A dlaczego? Bo nie myśli. Po prostu. Nie nadaje się. Nie śledzę polityki. Powalałby pan chodzić do gimnazjum czy podstawówki? Podstawówka. A dlaczego? No i fajniejsze czasy to były. Nie wypowiem się, bo nie jestem w temacie. Państwa zdaniem minister Zalewska powinna zostać na stanowisku czy być odwołana? On powinni wykopać. Dlaczego? Bo jest Franca. Mam dużo wątpliwości. Związanych z reformą? Tak, związanych z reformą. Uważam, że jest nieprzygotowana. Nie ma podstawy programowej. Może warto by było zastanowić się nad rozłożeniem, jeśli już, tej reformy na dłuższy czas. Środowisko twierdzi, że nie prowadzi się z nimi rozmowy, tylko powiedziałabym, daje do wierzenia propozycje. I te zapowiedzi pani minister na razie nie, no chyba trzeba tak powiedzieć, nie zakończyły się tym, czego wszyscy oczekiwaliśmy. Dokumentów nie ma, wydaje mi się, że jest sporo chaosu i takiej sytuacji oczekiwania i wątpliwości. Myślę, że odwołana powinna zostać. A dlaczego? No tak moim zdaniem tak. Mam po prostu osobiste powody. Chodziłeś do gimnazjum? Nie, niestety nie. Do podstawówki. A wolałbyś chodzić do gimnazjum? Nie, osobiście nie. Wolałbym wcześniejszy system. Tak jak było, 8 klas. No bo teraz jakby nie patrzeć, to jest z tego co pamiętam 6 klas podstawówki i 3 gimnazjum, tak? No to no jakoś to tak nie figuruje moim zdaniem tak jak być powinno. Powinno wrócić do Wałbrzycha i tutaj rządzić, w Wałbrzychu pracować. A nie tam do rządu i jak się nie zna, to się nie pcha do rządu. Bo zrobiła taki kipisz. Kochaniutki, to wszystko jest niewarte nic. Porobili bałagan z tymi szkołami, dzieci robią wariatów. Poważnie mówię, przecież dzieci powinni się uczyć. Uważam, że powinna odejść, bo robi takie zamieszanie niesamowite i w tym zamieszaniu cierpią dzieci, niestety. Bo nie chodzi już nawet o nauczycieli, bo oni się dostosują. Ale dzieci są naprawdę zupełnie ogłupiałe, bym powiedziała. Szczególnie te, które przechodzą ze szkoły do szkoły. Odwołana. Dlaczego? Jak dlaczego? Takie to ona robi numery, no to wie pan. Ale jakie numery? Z tymi szkołami.